W latach 70. Kraków wyglądał zupełnie inaczej. Był absolutnie szary, wiele budynków było zrujnowanych, wiele budynków było przeznaczonych do wyburzenia. Szczególności... No bo też trzeba powiedzieć, że to czasy, kiedy państwo bardziej inwestowało w rozwój przemysłu ciężkiego niż w ochronę zabytków. Oj tak, i ten y, rozwój w przemysł ciężki, w szczególności hutelnina, spowodował, że mieliśmy niesamowite opady kwaśnych deszczów, y, różnych pyłów, które po prostu zagrażały i niszczyły, powodowały destrukcję zabytków. Y, sami posiadamy w archiwach takie zdjęcia, gdzie mamy napisane taka kamienica będzie wyburzona w 1979 roku. I tak było wiele kamienic zagrażało ich użytkowanie w ogóle y, niebezpieczeństwem, że coś się stanie. No i przychodzi fenomen roku 78. To nie tylko to, że Wisła Kraków zdobyła y, Mistrzostwo Polski, to nie tylko to, że Jan Paweł II y, y, pochodzi z Krakowa, ale to również fakt y, wpisania Krakowa na pierwszą listę dziedzictwa UNESCO. To przed, jedyne miasto. Y, przed y, piramidami w Egipcie, przed murem chińskim i jako pierwsze y, miasto europejskie. Tak, dlatego, że y, jeszcze mamy tam Aachen, ale to była tylko y, katedra w Tylko. I y, y, jako miasto zostało wpisane jeszcze Kioto. Więc y, samo wpisanie Krakowa, no to było wydarzenie niesamowite. Nałożyło zobowiązanie na rząd polski do tego, aby ratować. I chronić zabytki tego zespołu. W związku z tym, lata 70., koniec lat 70., trzeba było powołać instytucję która zajmowałaby się tym. I to był Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Który początkowo wykorzystywał pieniądze ze składek. No nie tylko. Proszę pamiętać, że to był taki wielki zryw. Jak wspomina nam dzisiaj były redaktor naczelny przekroju, pan Czuma, sam przekrój zebrał 400 tysięcy dolarów. Na odnowę Krakowa. To był wielki ruch społeczny. My mamy księgę, gdzie zapisywali się ochotnicze straże pożarne, rygady wojska, czy też e, jakieś zakłady pracy, które dedykowały bądź pieniądze, bądź pracę społeczną, bądź dostarczenie materiałów do Krakowa. Cały naród ruszył do ratowania czegoś, co było bardzo polskie, co zawsze było polskie i co było tą siedzibą i kolebką polskości.